Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie klasycznie, chociaż trochę inaczej, będzie kurczak z rożna. Jak go przygotowujemy, już Wam pokazuję. Dzisiaj mam kurczaka zagrodowego, także widzicie, on troszeczkę jest żółtawy. Podejrzewam, że był wcześniej karmiony kukurydzą i to jest fajne, bo to będzie pyszne. Na czym będziemy robić? Będziemy robić na kulce. Ja już komin rozpaliłem, jak rozpalić grilla, widzieliście już wideo, tutaj podepnę. I będę robił na kręciołku, nie? Jeżeli nie macie takiego czegoś, można zrobić na takim stojaku. Na tym stawia się kurczaka. Tu się wlewa płyn. Z reguły wlewa się to tutaj piwo, znając życie. Jeżeli nie macie takiego stojaka, jest też opcja na puszce piwa, czego nie polecam, bo to jest aluminium i to nie jest zbyt zdrowe, ale też robią ludzie na puszce piwa, zostawia się tam trochę piwa, kurczaka stawia na grilla. Tu można jeszcze tam jakieś ziemniaki dać, żeby się w międzyczasie robiły jako dodatek do ziemniaków. My będziemy robić na kręciołku, bo ja lubię, jak się kręci kurczak i wtedy we własnym tłuszczu jeszcze dodatkowo się obwija, jest bardziej chrupiący. Dobra, teraz będziemy przygotować kurczaka. Czego nie chcę? Na pewno nie chcę tego kupra, bo kupra nie jadam i nie chcę szyi. Nie wiem, czy ona jest. Chciałbym ją wyrwać, ale nie chcesz odejść, to ją odetniemy. Normalnie one są zawsze przygotowane, że można wyciągnąć. Ale nie tak, to zrobimy tak. To odkładamy. Można użyć do rosołu. To jest dobry tłuszczyk. Dobra, tak troszeczkę się zmoczyło. I teraz tak, normalnie wszyscy, jak przygotowują kurczaka, trochę oliwy czy tam oleju, przyprawy, kręcią i jadą. Ja chcę zrobić troszeczkę inaczej. Ja chcę wejść pod skórę. Chcę tutaj spróbować wziąć tą skórę, jak to się mówi, odczepić. Chcę wejść po prostu pod tą skórę, jak widzicie, bo chcę pod skórą jeszcze go też doprawić. O. Mhm. Tak. Pierwszy raz widzę coś takiego. No właśnie. Pewnie niektórzy też widzą to pierwszy raz. Starać się nie podrzeć, trzeba po prostu wejść pod to. O. I wytrybować to na tej zasadzie, że dostajemy się pod skórę. Jak najdalej. O. Biedny kurczak. Był. Teraz będzie. O, widzicie? Już się robi fajna kieszonka. Z tej strony robimy to samo. I gdzie się da, trybuję go. O, tutaj tak samo. I z tej strony też. Jak najwięcej. O, luzuję po prostu tą skórę. Broń Boże, naciąć. O. I taką kieszonkę robimy. Dobra. Udało się praktycznie bezbłędnie. Teraz mam tutaj, co to za paproch, ćwierć kostki masła i dodam typowej kurczaka przyprawy.
przyprawy do kurczaka. Kurczaka przyprawy. Masełko w temperaturze pokojowej, żeby się dobrze wyrabiało. I to wyrabiamy razem z masłem. I teraz te przyprawy chcę dać pod tą skórę. Po prostu tym masłem w środku wysmarować go. Ja to na razie wkładam. Później ręcznie będę jeszcze rozprowadzał. Widzicie, wkładam tutaj gdzie się tylko da. Gdzie jest miejsce. Drugą stroną łyżki. No. Elegancko. Dobra. Stój, stój. Jest ok. I teraz to masło rozprowadzam w tym kurczaku w środku. O. Gdzie się da, wprowadzamy ten tłuszcz. Także mamy kurczaka też przyprawionego w środku. Tutaj są nogi, także one nie muszą. I chodzi tutaj właśnie o to, gdzie jest chude mięso, żeby ono dostało też trochę przypraw. Dobra, to mamy. Teraz wracamy na blaszkę. Pod wodę trzeba zetrzeć, bo to nam jest niepotrzebne. I teraz będziemy całego kurczaka przyprawiać. Ja go troszeczkę potraktuję zwykłym olejem. Chodzi o to, żeby on po prostu posłużył jako klej. Głaszczesz jak żonę. Głaszczę jak żonę. Po pośladach też. Ćwiczenia. Raz, dwa. Ostatnia joga przed kręcołkiem. La. No, widziałeś? Jaki zadowolony Koko? Dobra, wycieram ręce. Ja tutaj widzę parę włosków. Co robimy z tym? Co robimy? Możemy zostawić, ale możemy też opalić. Ktoś ma taką opalareczkę. Zobaczmy z drugiej strony, czy nie ma gdzieś jakichś piór. Nie ma, to już wygląda ładnie. Dobra, to będziemy musieli później jakoś spróbować zamknąć. Dobra, a tutaj przyprawię sobie górę. Tą ostrzejszą przyprawą. Chcę, żeby też troszeczkę nie było ostrości. Przyprawy nie żałujemy. To ma też smakować. Ja sobie znowuż pomogę moją magiczną ręką. Tutaj wszystko, co wyleciało, zbieramy. Też nie może zmarnować. Dokładnie dajemy dookoła. Mówię, później jak zostanie, ja to wsypię z powrotem do pojemnika. Tutaj pod nogą. Ja mówię, jak ktoś nie lubi zbyt ostrego, dać jakąś tam łagodną przyprawę do koko. Chociaż będzie elegancko. Ja lubię troszeczkę ostrzejsze. Tutaj możemy wymasować go jeszcze. Tu, gdzie się da. O, dobra, tu jeszcze widzę. Noga została. Także doprawiamy wszystko. Dobra. By było. Ok. Teraz nadziewamy na. No.
Ja mam z czterema pazurami, w zestawie było z dwóch, ale ja wolę cztery. Lepiej będzie po prostu złapać, także ja wziąłem z innego kręcioła. Przechodzimy przez całość. Teraz będę chciał... To nie jest takie zbyt proste, bo go też nie chcę pokłuć za bardzo. Ale chcę mu te nogi tutaj złapać. Gdzieś to jest zawsze taki etap, gdzie ja po prostu... Czekaj, może w ten sposób zrobimy. O, te nogi trzeba tutaj mu wcisnąć, żeby one mniej nie latały. Widzisz, musi to kopyto wyciągnąć. Dobra. Nie jest łatwe. Dobra, bierzemy teraz z drugiej strony. Spróbujemy go spiąć. Tutaj znowuż trzeba te skrzydła złapać. Pod spód. Żeby one też nam nie latały. To jest, o, widzisz, to będzie... Tutaj ta skóra jeszcze wyszła. Trzeba ją tu schować pod spód. Wchodź pan tutaj, nie bądź taki. O. Zakrywamy. Jeszcze przy prawo. O, i widzicie, mniej więcej to się wszystko trzyma ładnie kupy. Także mamy kurczaka przygotowanego do wrzucenia na róż. Czekamy, aż komin się rozpali. Setup jest bardzo prosty. Kosz lewa, kosz prawa, daje ruszt, później daje pojemnik na tłuszcz. Nie będę dawał do niego płynu z tego względu, że chcę tym kapiącym tłuszczem z kurczaka jeszcze go później malować. Także czekamy, aż komin będzie rozgrzany i będziemy wrzucać kurczaka na ruszt. Także widzimy się za chwilę. Ok. Dobra. Komin mamy rozpalony, temperatura jest, a jednak nie ma łapy tego, jak się nazywa, kowala, tak? Hutnik, jednak gorące. Dół mam otwarty na 1/3. Lecimy w jeden komin, znaczy w jeden kosz, w drugi kosz. Dobrze jest, damy radę. Trochę jak wypadnie za, tam też nic nie stanie. Dobra, przejdę z tej strony, muszę tam komin dać, żeby cię nie uparzyć. Ła, jaka moc! Okej. Okay. Dobra, żeby jeszcze dać kopniaka naszemu kurczakowi, wrzucę, jak to się mówi, junks, tak? Są to pocięte stare beczki po whisky dębowe. Pachną? Pachną. Chcę jeszcze troszeczkę dodać aromatu kurczakowi, dam tylko jedną, ja jej wcześniej nie namaczałem. Bo to w sumie nie trzeba. Wsunę tutaj. To będzie jeszcze dodatkowo dawać lekkie zadymienie. Chcę tylko jedną dać, to starczy. Nie chcę go całkiem uwędzić, tylko chcę mu lekki posmak dać. A tak na boku to... Wiesz skąd to jest? Skąd? Tak, to co żeśmy wygrali wtedy. Zawody. W grillowaniu żeśmy wygrali, była to właśnie jedna z nagród, którą żeśmy dostali. To jest tam nieważne, gdzie. Winner is winner. Dobra, ustawiamy. Ja nie daję misy pod spód, tylko... A widzisz, błąd zrobiłem. Mój błąd. Damy ruszt. Jest moc.
i daję nastawkę. Tak, i pomiędzy to daję. Tutaj ma mi kapać właśnie cały tłuszcz z kurczaka, który chcę później używać do malowania. Koko na Maroko. Kurczak wrzucony. Tak jak mówiłem, 1/3 na dole. Oj, ależ ten zapach idzie. Wow, ależ to pachnie. Dobra, podpinamy. Czujesz? Francja. O, teraz. No, idziesz? Odpalamy. Przykrywamy górę. Podejdź tutaj. Górę też otwieramy mniej więcej na 1/3. Chcemy mieć między 160 a 180 stopni. Nie chcemy kurczaka. Nie chcemy kurczaka spalić, tylko chcemy go upiec. Także kurczak chodzi i będziemy co jakiś czas się włączać i pokazywać, jak to wygląda. Także widzimy się w przebitkach. Także do zaraz. 160, 170, 190, 190 stopni. Dół skręciłem na minimum. Górę otworzyłem na maksimum, bo chcę, żeby jak najwięcej ciepła z niego wyszło. I tak widzę, że on, ale on będzie spadał na dół. I teraz weź zejdź trochę niżej. Jak otworzę, zobacz. Gdzieś jak ładnie dymi? Tak. I właśnie nam o to chodziło. I to sobie poddymuje. Kręci się. Także widzimy się przy kolejnej przebitce. Pam, 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 pam. Godziny minęło. W tym czasie zajrzałem do środka. Niestety musiałem. Co się okazało? Nasz kurczak był chyba na jakiejś diecie i bardzo mało tłuszczu dawał. I dolałem do niego trochę piwa. Ale teraz zaczyna już to fajnie kapać i to mi się bardzo podoba, bo jak widzicie, już dostaje piękny kolorek. I tutaj ten tłuszcz będę sobie łapał po prostu. I miejsca, które mają po prostu mniej wilgoci, zostaną poddane malowaniu. Także ten tłuszczyk cały, który skapuje, malujemy kurczaczka. Myślałem, że będzie dawał więcej tłuszczu, ale nie dawał po prostu. No ale to nie ma problemu, bo zawsze można potrać go. Jest bardzo bio. Na jakiejś super diecie był. Może jakiś sportowiec albo coś. Temperatura mi się utrzymywała przy 180 stopniach, także to jest to, co chciałem. I jak widzicie, no wygląda zacnie. No, zaraz Tomek będzie się odzywał. Ach, no. Zacnie. Tak, Tomaszu, wygląda pięknie. No. Pięknie zacnie. Wygląda, przyjacielu. No. Beso, nawet ty czujesz, co? No, Beso czuję. Jak ci się podoba kurczaczek? No to tylko ma się ci podobać, to wszystko. Dobra, malujemy go ładnie. Zobaczcie, jak to. Duży, nie? No duży, no kulturysta może był. No i to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Widzicie, tutaj nogi fajnie się trzymają. Nic nie puszcza. Skrzydełka też się trzymają, także związaliśmy go w sumie dobrze. Dobra, pomalowane. Dymek jeszcze leci, fajnie. Fajne te junksy. Fajnie to, ale czuć ten dymek, no kurde, fajny. Mam nadzieję, że to będzie też dobrze smakować. Że będzie czuć tą whisky. Nie wiem, jaką oni whisky w tym robili. Ale na pewno jakąś dobrą. Dobra, zostawiamy i widzimy się przy kolejnej przebitce, także do zaraz. No. Dobra. Robię ostatnie posmarowanie. I teraz będę wyciągał go na moment, bo chcę wyciągnąć płyn, bo już nie chcę go więcej, żeby zbierał wilgotność, także to wyciągam. Tak, teraz chcę, żeby on po prostu już nabrał, skórka, żeby nabrała chrupkości. Także zostawiamy go już tylko na około 15 minut. Żeby był
super chrupki. Wilgotności już nie trzeba, on był już parę razy pomalowany. Teraz potrzebujemy tylko go dociągnąć do chrupkiej skórki i to wszystko i będziemy próbować. Także widzimy się zaraz. Dobra, łapy. Patrzymy. Jaki opalony. Co, no chyba czas, nie? Zabieramy kolegę. No, troszeczkę tam pokopało, ale to nie szkodzi. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I to moim zdaniem jest elegancki kurczak. Jak będziecie piec kurczaka na rożnie, pamiętajcie, żeby miał powyżej 70 stopni, bo to jest drób. Jakbyście robili na właśnie na takim stojaku, czy coś, Jezus Maria, to robimy pośrednio. Pokażę krótko. Kosze w tą stronę, kurczak tutaj. W międzyczasie trzeba będzie go obrócić, bo tak to się jedna strona spali. Także trzeba będzie go... Staw mnie w spokoju. Także widzicie, mamy naszego kurczaczka gotowego. Zaraz kroimy go na pół i będziemy próbować. Także widzimy się przy próbie. No. Łapy. Jedziemy, panie, przez środek z kolegą. Nie wiem, kto wymyślił te nożyczki, że one cały czas się blokują. To jakieś chore jest. Dobra, na plecy kolegę. Proszę bardzo. Dwie połówki na dwie osoby. To później. Dobra. Spróbujmy naszego przyjaciela. Widelec, ale mi ślinka cieknie. Tutaj jest to zawsze białe mięso. Gdzie? Tutaj czy tutaj? Tutaj. O, jest. Jest. Wyszło. Spróbujmy. Wyszło zacnie, panie Tomaszu. Ciu, będzie narzekał. On kurczaczka lubi. Bardzo lubi. O kurde. Widzisz, jakie to jest mega soczyste. To jak daliśmy to masło właśnie z tymi przyprawami. Jeszcze między to. Słuchajcie, jak skórka, nie? Ale smaczne. Jak kurczak. Do tego fryty. Kolesław. Genialny zestaw. Dobra, nie będę wam smaka robił. To jest właśnie nasz przepis na soczystego kurczaka z rożna. Jakbyście mieli ochotę sobie coś takiego zrobić, to róbcie. A my zabieramy się do jedzenia. To by było tyle na dzisiaj. Na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, co mówić, bo mam taki ślinotop, że normalnie się w głowie nie mieści. Ale mówię, polecam, jakbyście naprawdę chcieli sobie zrobić kurczaka z rożna, to ten sposób jest jak najbardziej sprawdzony i dobry. Także to by było na tyle dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao! Widzisz, chodzi na podłodze na boso. Bo chłodna jest podłoga i chodzi na boso. Niesamowite. Mój pies leży na podłodze, bo chłodna. Dobra.